Przepraszam. My będziemy też na filmie? Nie. Dobrze. Czyli witam Państwa na kolejnym spotkaniu z cyklu Edukacja seksualna, seksualność to normalne. Dzisiaj skupimy się na grupie wiekowej od 7 do 12 lat. Przede wszystkim miejmy świadomość, że seksualność to nie jest tylko seks. To nie jest sama fizyczność, sama pusta potrzeba czy chęć zaspokojenia, ale do tego dochodzą także inne płaszczyzny, tak jak uczucia, nastroje, relacje, oczywiście fizyczność, ale też jakieś takie aspekty duchowości, oczywiście w bardzo szerokim wymiarze, jak najbardziej szeroko rozumiane, samoocena i wiele, wiele innych składowych. Tutaj w tym przedziale 7-12 rozpoczyna się taki czas zmian, przejścia od pewnego takiego momentu szukania, uczenia się świata do oceniania tego świata i interpretowania go według własnych kategorii. Przede wszystkim w tym momencie pojawia się przewaga sfery społecznej nad sferą seksualną. Na samym początku, czyli między 7-8 rokiem życia, to zainteresowanie sferą seksualną maleje, na rzecz takiego zachłyśnięcia się wręcz zasadami, moralnością, funkcjonowaniu w społeczeństwie jako indywidualna jednostka. Tutaj pojawiają się nam także intensywne fantazje. Natomiast te fantazje mają taki właśnie wymiar bardziej społeczny, dotyczą związków, relacji, a także takiej wyidealizowanej, romantycznej miłości. Przede wszystkim w tym okresie wiekowym dzieciom towarzyszy tak zwana faza homofilna, czyli w tym momencie dzieci preferują przebywanie w otoczeniu rówieśników tej samej płci, delikatnie wręcz odpychając osoby płci przeciwnej. Tutaj mamy także bardzo rozwinięty wstyd przed nagością, to znaczy dziecko przestaje już akceptować fakt, że jest myte przez mamę czy przez tatę, jest oglądane przy wykonywaniu jakichś czynności, kiedy jest nago lub kiedy się przebiera. Chce mieć już jakby ten moment takiego zatrzymania tej sfery i zrobienia z niej czegoś prywatnego, intymnego. Dodatkowo wchodzimy też w moment, gdzie dzieci zaczynają dzielić się tak zwaną wiedzą podsłuchaną, czyli zasłyszaną z rozmowy rodziców, z osób gdzieś na ulicy, z telewizji, z internetu. Tutaj zazwyczaj wyłania nam się w grupie rówieśniczej tak zwany ekspert, który posiada najwięcej informacji i który te informacje, że tak powiem, bardzo chętnie rozprzestrzenia wśród mniej wyedukowanych kolegów i koleżanek. W związku z czym tutaj pojawiają się nam także żarty o charakterze seksualnym, używanie wulgaryzmów dotyczących już stricte ciała, seksualności, uprawiania seksu. Co nie znaczy, że te słowa, te żarty i ta wiedza jest rozumiana. Chodzi tutaj bardziej o sam fakt, o samą możliwość używania takich określeń i obserwowania reakcji innych osób, które zazwyczaj są zawstydzone, reagują jakąś taką złością, zaniepokojeniem, nie wiedzą jak się zachować i to dla dziecka jest tak naprawdę coś fajnego, interesującego, czemu się tak dzieje. Więc jakby to nam się napędza i coraz częściej takich słów czy żartów zaczyna używać. No i także pierwsza miłość, czyli jakieś takie pierwsze uczucia, fascynacje. Tu mamy ten moment właśnie, kiedy kolega czy koleżanka będzie żoną, mężem, będą razem mieli rodzinę i właśnie tych takich pierwszych, faktycznie wyidealizowanych uczuć wobec innych osób. Zachowania wobec rówieśników zaczynają różnić się od tych zachowań, które kierowane są do innych osób, czyli do rodziców, członków rodziny, babci, dziadka, czy osób, które napotykamy na przykład jako nie wiem, opiekunów w przedszkolu, czy w każdym innym miejscu. Ponieważ dziecku towarzyszy poczucie większego zrozumienia i zaangażowania ze strony kolegów i koleżanek, oni są dla niego bardziej wiarygodni. Ponieważ mogą opowiadać o pewnych rzeczach z wypiekami, z pełnym zaangażowaniem. Natomiast jeżeli rodzic ma wypieki przy danym temacie, to zazwyczaj dlatego, że się wstydzi albo trochę się denerwuje, że pada takie, a nie inne pytanie. Więc dziecko poszukuje właśnie tego takiego źródła wiarygodności i odnajduje je w swojej grupie rówieśniczej. Co nam się tutaj mieści w normie? Nie bez powodu jest to norma psychoseksualna, ponieważ tak jak powiedziałam, tutaj wychodzą nam też bardzo często takie zachowania społeczne i to życie społeczne to jest bardzo ważne.
W tym wieku pojawiają się pierwsze wyraźnie zauważalne różnice między chłopcem a dziewczynką. Natomiast wynikają one nie tylko z tego, że jakby mamy tutaj różnice płciowe, takie indywidualne czy biologiczne, ale także z tego, jakie mamy społeczne nastawienie i czego się uczymy nie tylko poprzez to, co powiedzą nam, przekażą rodzice czy opiekunowie, ale też przez to, co dziecko samo zaobserwuje w zachowaniach innych otaczających je osób. Także u dziewczynek przede wszystkim chciałabym jeszcze zaznaczyć, że nie są to sztywne reguły. Każde dziecko jest inne i to są po prostu takie elementy, które powtarzają się najczęściej. Natomiast nie jest to coś, co sztywno obowiązuje i występuje tak, że możemy to odhaczać sobie z karteczki. Przede wszystkim są to silne, intensywne przyjaźnie między dziewczynkami. Poszukiwanie zachowań podkreślających kobiecość, czyli szukanie takich, tutaj mamy właściwie silne takie kulturowe atrybuty, czyli na przykład malowanie się, chcę mieć pomalowane paznokcie jak mama, a może szminka, chociaż trochę pudru, chęć bycia mamą, tak, ubieranie się w fartuszek do gotowania, czy bawienie się w posiadanie dzieci. To jest właśnie ten silny akcent procesu socjalizacji dziecka. Także przynależność do grupek. Czyli mamy tutaj te właśnie grupy dziewczynek, które razem się bawią, chichoczą w swoim własnym gronie, mają swoje sekrety i tajemnice. Natomiast tutaj poza takim współdzieleniem tych pierwszych kroków wejścia w taką kobiecość, towarzyszy nam także początek rywalizacji. To znaczy dziewczynki zaczynają zauważać, że jedna chce być troszeczkę ładniejsza od drugiej, ta będzie fajniejsza, bardziej interesująca, będzie miała więcej koleżanek. Czyli to jakby ten moment rywalizacji już możemy zaobserwować. Dalej, zwiększa się wrażliwość emocjonalna. Dziewczynka zaczyna być bardziej wrażliwa na docierające z zewnątrz bodźce, ale także bardziej analizuje to, co dzieje się w niej samej. Czyli na przykład możemy tutaj opowiedzieć o tym na podstawie zakochiwania się i fascynacji idolami. Tutaj mamy też oczywiście do czynienia z taką idealizacją. I tak jak mówię, to jest taki moment fascynacji, który jakby nie rozróżnia na to, czy ten idol jest kimś, kto istnieje faktycznie, czy jest na przykład osobą z bajki, książki, czy obejrzanego filmu. To zakochiwanie się i fascynacja funkcjonuje jakby na tak samo silnym poziomie. Natomiast chłopcy. Tutaj mamy bardziej takie zachowania pośrednie, może które bardziej postrzegamy jako takie stricte seksualne. Czyli na przykład podglądanie innych i to na przykład czy dziewczynek w szatni, czy kąpiącego się im rodzeństwa, mamy zaglądanie pani w dekolt, kiedy się schyli, podszczypywanie, pokazywanie i porównywanie genitaliów. Czyli tutaj ten moment, kiedy ekshibicjonizm dziecięcy zaczyna być już bardziej nakierowany właśnie w tą grupę tej samej płci, czyli to jest już bardziej porównywanie, niż takie faktycznie wymienianie się, ty masz co innego, ja mam co innego, to może to sobie pokażemy i zbadamy, dlaczego tak jest i czym się dokładnie różnimy. To jest też poszukiwanie dostępu do treści dotyczących seksualności. Czyli zazwyczaj taki ten pierwszy kontakt z jakimiś obrazkami nagich osób, czy obrazkami osób, które uprawiają seks, urywki nagrań o charakterze pornograficznym. Najczęściej to są takie materiały, które po prostu gdzieś wpadły, czy zostały, nie wiem, podebrane od starszego rodzeństwa, jakiś kolega właśnie, czy koleżanka, raczej tutaj mamy właśnie, mówimy o chłopcach, czyli to są koledzy, przynieśli coś do szkoły i wszyscy zaczynają to oglądać, tym się fascynować, co to takiego jest. No i co za tym idzie, czyli opowiadanie dowcipów, takie ekscytujące wulgaryzmy. Poszukiwania tutaj akurat mają na początku taki ostrożny, asekuracyjny charakter, ponieważ tak naprawdę zdarza się, że te treści, które są nacechowane takim silnym znaczeniem seksualnym, mogą być dla dziecka tak naprawdę przerażające. Czasami dziecko może się przestraszyć, czemu ta pani tak krzyczy, czemu oni się tak tam gdzieś szarpią na jakimś blacie w kuchni, a tak naprawdę też jakby obserwuje po prostu zachowania innych czy starszych kolegów, gdzie faktycznie to ma być interesujące, to ma mnie interesować, więc pewne rzeczy po prostu dziecko stara się w sobie zamknąć i dostosować do wzorca, który jest szerzej jakoś przekazywany. Dlatego te poszukiwania coraz bardziej się rozpędzają, coraz bardziej przybierają na sile.
Pamiętajmy, że pierwsza miłość i uczuciowość to nie jest domena tylko i wyłącznie dziewczynek. Chłopcy jak najbardziej przeżywają również takie same uczucia, tak samo mogą się zakochać. Natomiast zazwyczaj ta miłość, taka pierwsza u chłopców, przebiega w taki sposób bardziej pośredni. Zwłaszcza jeżeli chodzi o taką formę manifestacji, tak jak napisałam, jest taka piękna, no aż ją przepociągnę za włosy albo odsunę krzesło, kiedy będzie siadała, muszę jej pokazać, jak bardzo ją kocham. Więc takie właściwie zachowania, które nam się mogą wydawać dosyć zabawne, czy albo czasami troszeczkę nieadekwatne, czy niesympatyczne, ale to zazwyczaj może być właśnie oznaka takiej silnej fascynacji i pierwszej prawdziwej miłości. No i cóż, myślę, że ten znak od teraz trochę zmieni dla Państwa znaczenie, ponieważ już ta ogólna wiedza, którą do tej pory przekazywaliśmy, taka dosyć hasłowa, pobieżna, przestaje być wystarczająca. To znaczy, to jest ten moment, gdzie tą taką ogólną warstwę trzeba pogłębiać. Pewne tematy trzeba uszczegóławiać, zanurzać się w nie, koncentrować się na jakichś detalach, szczegółach, ponieważ dla dziecka jest to już niewystarczające. I teraz tak, jakimi informacjami powinniśmy się zająć, co jest najważniejsze w tym momencie, żeby uszczegółowić, zaspokoić nie tylko ciekawość dziecka, ale też przygotować je na wejście w kolejny etap dorastania. To jest przede wszystkim anatomia, czyli uszczegółowienie budowy narządów. Tak jak na przykład możemy tak poruszyć przykład penisa u chłopca, tak? No wcześniej okej. Penis, można, jądra, wszystko mamy. Natomiast teraz można to rozwinąć na przykład do opowiadania o tym, czym jest napletek, żołądź, coś. Czy na przykład jest problem, jak mi się nas określa, stulejkę. Tak? Jeżeli faktycznie u chłopca coś takiego się pojawia, można mu to konkretnie wytłumaczyć, z czego to wynika, jak o to dbać. To jest też ważny moment na poruszanie kwestii higieny. To znaczy przy tej anatomii od razu możemy pewne takie zasady dbania o siebie, dbania o to, żeby nasze ciało w odpowiedni sposób było utrzymywane, nie dochodziło do różnego rodzaju problemów czy infekcji, możemy tutaj właśnie bezpiecznie dopasować. Tak samo u dziewczynek. Tutaj mamy nie tylko srom i te części, które są w środku, ale też uszczegółowiamy. Mamy łechtaczkę, mamy wargi sromowe większe, mniejsze, wejście do pochwy, tak, macica, jajniki i tak dalej. Nie chodzi tutaj o mówienie, że jajniki mamy konkretnie w celu takim, 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 zbudowane są tak i tak na błonek i wszystkie inne jakieś biologiczne zaklęcia, ponieważ nie o to tutaj chodzi. Natomiast o taką wiedzę praktyczną, która pozwala umiejscowić pewne swoje elementy, pozwala je odpowiednio nazwać i stworzyć taki wspólny język do komunikowania się z rodzicem czy też z innymi osobami w razie jakichś na przykład problemów. Upewnijmy się, czy dziecko wie, jakie są różnice płciowe i skąd te różnice wynikają. To znaczy, najważniejszą rzeczą, która wydaje mi się, że czasami jest pomijana w edukacji, to jest właśnie to, żeby nie zamykać się tylko i wyłącznie na informacje o płci naszego dziecka. Bardzo ważne też jest to, żeby dziecko miało świadomość, jak zbudowane jest ciało osoby przeciwnej płci. Czyli nie doprowadzajmy do momentu, w którym dziewczynka, znając w pełni swoje ciało, kompletnie zdziwi się, że chłopcy okej, są inaczej zbudowani, ale nie będzie wiedziała dlaczego, po co to, do czego to wszystko służy. Bardzo ważne jest, żeby mieć ogólną świadomość tego, że się różnimy, ale też jak się różnimy i z czego to wynika. Kolejnym tematem, który warto rozwinąć, to jest temat dotyczący prokreacji. Tutaj już przekazujemy informację, że stosunek płciowy nie wszystkim osobom służy tylko i wyłącznie do rozmnażania. To znaczy są osoby, które podejmują współżycie, czy po prostu uprawiają seks, w celu uzyskania przyjemności fizycznej, czy też jakiegoś takiego poczucia spełnienia emocjonalnego. Nie jest to tylko i wyłącznie stosunek odbywany w celu posiadania kolejnego dzidziusia. Kolejny temat to zapłodnienie oraz rozwój dziecka w łonie matki. I do tych dwóch rzeczy przejdziemy sobie teraz trochę bardziej szczegółowo. Przede wszystkim przy temacie zapłodnienia utrwalmy najpierw informację, czyli bądźmy pewni, że dziecko wie, że mężczyzna ma penisa, kobieta ma srom, czyli te części, które są na zewnątrz i części wewnętrzne zaczynające się od wejścia do pochwy.
tu mamy pewne słowa klucze. Penis, nasienie, pochwa, stosunek. I tak naprawdę mając te cztery słowa, możemy już ułożyć sobie jedno zdanie, które jakoś nam to wytłumaczy, że zapłodnienie ma miejsce, kiedy podczas stosunku penis zostaje wprowadzony do pochwy, zostawiając tam nasienie. Też bardzo pomocne jest, by było sobie życie. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Też o tym słyszałam dokładnie. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby w miarę możliwości i też znania, jeżeli takie są oczywiście, swoich jakichś ograniczeń, co nas może krępować przy takiej rozmowie, rozwinięcie każdego z tych słów, bo o ile powiedzmy wcześniej już ustalimy sobie, co to jest ten penis, co to jest ta pochwa, to tak naprawdę warto też powiedzieć, czym jest nasienie, powiedzieć o plemnikach i tak samo czym jest stosunek, że stosunek to nie jest tylko wprowadzenie penisa do pochwy i cyk, koniec, tak, to jest coś, co możemy po prostu, idziemy na piechotę, zatrzymujemy się, dobra, to teraz cię zapłodnie i idziemy dalej po ulicy, tak, bo czasami dzieci tak to interpretują, że to jest tak samo jak, nie wiem, odebranie telefonu, czy po prostu staniemy na chwilę, zatrzymamy się po drodze, że to tak nie działa, konkretnie co przez to rozumiemy i właściwie na jakie sposoby to można rozumieć. I to, w jaki sposób o tym mówimy, zależy od stopnia edukacji dziecka, czyli tego, co już nasze dziecko wie, co my mu powiedzieliśmy, co podejrzewamy, że może już wiedzieć, jego zapotrzebowania na informacje, czyli też nie narzucajmy za dużo tych informacji, jeżeli widzimy, że dziecko faktycznie bardzo tak osobiście i może niekoniecznie czuje się komfortowo w danej sytuacji, rozmawiając o takich rzeczach, wtedy możemy po prostu te informacje, dane tematy dawkować po troszeczku. No i tak jak już mówiłam, czyli ten posiadany dotychczasowy stan wiedzy. Ale miejmy taką świadomość, że tą wiedzę na temat zapłodnienia, stosunku powinniśmy przekazać przed wejściem w okres dojrzewania. To znaczy też miejmy tą świadomość, że tą wiedzę dziecko będzie miało. Czy od nas, czy z telewizji, czy z internetu, czy od rówieśników, ono ją będzie miało. Natomiast od nas zależy to, czy będzie miało prawdziwą wiedzę, prawdziwe fakty, czy jakieś takie przeinaczenia, fantazje, dzikie teorie, które każdy może sobie wymyślić na poczekaniu. Więc też jakby potraktujmy to, jeżeli boimy się tego tematu, jako takie podejście i opowiedzenie o czymś, co ochroni później nasze dziecko od problemów, kłopotów czy niepotrzebnego stresu. Mówiąc o tym, chronimy swoje dziecko, ponieważ przekazujemy mu prawdę i chronimy go od kłamstw, które mogą w bardzo przykry sposób potem wpływać na jego dalsze życie, czy nawet próby pierwszych kontaktów seksualnych itd., itd. Co się dzieje w brzuchu mamy? To jest też ten temat, który skoro poruszamy zapłodnienie, to dziecko oczywiście jest ciekawe, co się potem dzieje dalej. Możemy omówić etapy ciąży, czyli mam na początku zarodek, około 6 tygodnia już kształtowanie się jakiejś części ciała, rysów twarzy, czyli nos, usta, płeć, poród na sam koniec, ale także to, co czuje kobieta, kiedy jest w ciąży, czyli od jakiegoś momentu, gdzie już są tam te słynne kopnięcia, kobieta, która czuje ruch dziecka w brzuchu, ale tak właściwie wiele różnych doświadczeń, które mama może opowiedzieć ze swojego jakby doświadczenia bycia w ciąży, albo jeżeli to mamy tutaj do czynienia powiedzmy z opiekunem czy z rodziną adopcyjną, po prostu z doświadczeń usłyszanych czy od koleżanek, czy na przykład od swojej mamy, wymienienie się taką właśnie wiedzą typowo, powiedzmy, w naszym obszarze kulturowym uznawaną z taką typową kobiecą, trochę takimi właśnie opowieściami. Dalej, zachodzące zmiany w ciele kobiety. Czyli ten rosnący brzuszek, a dlaczego on rośnie, ale przecież ta jedna pani ta idzie po ulicy, ma płaski brzuszek, a nagle ta jedna ma taką piłkę, jakby sobie schowała. Tak samo rosnące piersi, na przykład, nie wiem, trochę obrzmiałe nogi, co może być zauważalne, dlaczego tak się dzieje, dlaczego to ciało się zmienia. I tu jest też fajny element, który pomaga nawiązać taką więź i trochę pomóc dziecku wyobrażać sobie te poszczególne etapy, to jest możliwość obejrzenia razem z dzieckiem zdjęć z USG. To znaczy, jak ta ciąża wygląda, jak to dziecko w brzuchu się rozwija, bo dziecku jest wtedy po prostu łatwiej sobie to wszystko poukładać, te wszystkie informacje jakoś uszeregować według swojego własnego sposobu. I tutaj jest bardzo taki ciekawy, czasami zabawny, a czasami trochę niekomfortowy, zależy dla kogo moment, ponieważ
Tutaj dziecko często prosi o urodzenie potomstwa. To znaczy wie, że mamusia czy pani już może mieć dzieci, wie jak mniej więcej to wygląda, że taka możliwość potencjalnie istnieje. Dlatego chciałoby ten rozwój sobie poobserwować, jak ten brzuszek rośnie. To niekoniecznie chodzi o to, żeby potem mieć to rodzeństwo i się z nim bawić, bo to już tak, czy dzielić zabawkami, to niekoniecznie. Natomiast, żeby ten brzuszek mamusi rósł i te kopnięcia, tam rączkę przykładać, to wszystko czuć, to jak najbardziej jest to po prostu fascynujące. Dalej, kolejne informacje, jakie pogłębiamy, to są relacje interpersonalne. Tak jak wcześniej pogłębialiśmy, czy rozwijaliśmy w ogóle temat rodziny, przyjaciół, miłości, lubienia, to teraz do tego dochodzą nam takie treści jak atrakcyjność fizyczna. Na czym polega, czemu można się komuś podobać, że mamy to jakby różne typy, różne preferencje, ale też jakby akceptacja siebie, swojego ciała, próba jakby odnajdywania takich elementów, które możemy u siebie lubić, z którymi się dobrze czujemy, które nam się u siebie samych podobają, ale także zainteresowanie drugą osobą. Jak takie zainteresowanie powinniśmy okazywać, żeby nie naruszyć jakby dobrego poczucia drugiej osoby? Jakie są normy w związku z tym? Czyli co wolno, czego nie można, co jest na przykład nieprzyjemne? I oczekiwania, czyli po prostu czego my możemy oczekiwać od drugiej osoby, czego druga osoba od nas oczekuje właśnie w kwestii wyrażania zainteresowania, czy jakieś takie właśnie dostrzegania atrakcyjności. I tutaj chciałabym polecić książkę Alicji Długołęckiej, zwykła książka o tym, skąd się biorą dzieci. Nie jest to zwykła książka, ponieważ mi się bardzo podobała, natomiast ona w bardzo fajny i sympatyczny sposób objaśnia kilka różnych tematów dotyczących rozwoju dziecka, ale nie skupia się tylko i wyłącznie na tej takiej seksualności, ale też jakby na funkcjonowaniu w rodzinie, trochę w społeczeństwie, czyli mamy sporo różnych obszarów, które dają nam fajny taki moment do wyjścia potem i tworzenia własnych narracji do danych tematów. I zadajmy sobie teraz takie pytanie, kim tak właściwie rodzic czy opiekun w tym momencie życia dla dziecka powinien być? Powinien być nauczycielem, czy raczej przewodnikiem? Moim zdaniem nauczyciel plus przewodnik, czyli mamy najlepszego przyjaciela, z każdego bierzemy to, co jest najlepsze. Nauczyciel prezentuje nam fakty, przekazuje wiedzę, informacje, rzeczy, które są obiektywne, natomiast od przewodnika możemy dostać pewne wskazówki, nie mówię tutaj o gotowej mapie, natomiast wskazówki dla dalszej drogi, pewne odwołania do własnego doświadczenia, natomiast w żadnym wypadku takie odwołania narzucające, że ma być tak i tak, koniec, kropka, tylko też pewne wskazówki, jak na przykład pewne sytuacje czy pewne zachowania mogą wyglądać, podzielenie się własnym doświadczeniem przy pewnej, powiedzmy, tej akceptacji ze strony dziecka. I to jest takie połączenie edukacji formalnej z nieformalną. Czyli formalną, przez którą rozumiemy jakieś fakty, badania czy inne rzeczy, które po prostu są empiryczne, są obiektywne. Z tą taką edukacją nieformalną, która jakby bierze pod uwagę emocje dziecka, nasze emocje i naszą relację, czyli jak funkcjonujemy w relacji z dzieckiem, co pozwala nam po prostu w odpowiedni sposób te fakty i tą taką empirię przekazywać. Życie społeczne to jest też ten właśnie ważny temat, w którym opiekun czy rodzic jest bardzo potrzebny. To, w jaki sposób człowiek funkcjonuje w społeczeństwie, jest bardzo zależne od tego, jak je rozumie i jak potrafi odnaleźć sobie jakieś swoje miejsce, czy wybrać odpowiednie role, które chce przybrać. Poprzez pomaganie dziecku w zgłębianiu takich kwestii złożonych i poniekąd coraz bardziej trudnych, ponieważ je uszczegółowiamy, stwarzamy takie bezpieczne podstawy dla jego rozwoju, ten komfort wchodzenia w to życie społeczne, eksperymentowania pewnego, ale jednak pod takimi bezpiecznymi skrzydłami. Tylko tak jak tutaj zaznaczam, pamiętajmy, że pomagamy, a nie narzucamy. To znaczy, że są pewne sytuacje, w których dziecko samo powinno dojść do jakichś wniosków, samo powinno zdecydować się na rodzaj oceny danej sytuacji, lub podjąć swoją decyzję. Oczywiście są również sytuacje takie, gdzie rodzic czy opiekun jest niezbędny, ponieważ dziecko jakby nie jest jeszcze do końca w stanie
sama o pewnych rzeczach decydować i właśnie ważne jest to, żeby to rozgraniczenie zauważać, żeby mieć w głowie to, że jeżeli jest taka możliwość, to zostawić trochę właśnie tego pola dziecku do podjęcia decyzji czy do oceny jakiejś sytuacji, jakiegoś zachowania. I tutaj jakby połączone właśnie w tym życiu społecznym takie istotne tematy, które wydają się najważniejsze do poruszenia, to jest przede wszystkim akceptacja cudzej prywatności, czyli właściwie co rozumiemy poprzez prywatność, dlaczego warto ją akceptować i też czym jest ta nasza prywatność, jak my sobie tworzymy jej granice, poszanowanie różnych sposobów życia i norm. Funkcjonując w jakiejś rodzinie, mamy pewien wzorzec, tak, z którym mamy do czynienia na co dzień, w którym funkcjonujemy. Natomiast miejmy też jakby umiejętność takiego pokazania dziecku, że tych wzorców może być kilka. Jeżeli on się różni od tego wzoru, który powiedzmy my przyjmujemy w danym momencie i przekazujemy dziecku, nie znaczy, że one są gorsze. To są po prostu alternatywy, które w jakiś sposób nas i dziecko w społeczeństwie otaczają. Umiejętność różnicowania fikcji od prawdy, czyli nie przyjmujemy wszystkiego bezkrytycznie, co płynie z otoczenia. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o tą kwestię seksualności, to właśnie te przedstawienia seksu w mediach. To znaczy one bardzo często są przeinaczone, to jest właściwie momentami aż taka karykatura tego, co tak naprawdę dzieje się między jedną osobą a drugą, czy jak ten seks tak naprawdę wygląda. Często też jest tak, że tak naprawdę w tych przedstawieniach seksu mamy nakierowanie, ok, jest seks od początku do końca, ale nie ma tego, co było przed tym seksem, ani tego tak właściwie, co po tym seksie było, więc chodzi po prostu o przedstawienie różnych możliwych sytuacji, czy patrzenia na seks, na to współżycie, natomiast też narzucenie takiej jakby informacji, że trzeba zawsze mieć to sito, tak? Czyli że nie łykamy wszystkiego jak rybka widzi haczyk z robaczkiem i za nią lecimy, tylko zawsze ten moment, żeby dziecko potrafiło wytworzyć w sobie, wypracować taką refleksyjność, żeby się zatrzymało i pomyślało, co ono o tym sądzi, jak to faktycznie może wyglądać. Dalej to jest znaczenie intymności, czyli najbardziej ta sfera seksualna, tak? Poprzez tą intymność właśnie rozumiemy intymność części ciała określonych, czy na przykład pewnych sytuacji między jedną a drugą osobą, dlaczego tej intymności nie powinniśmy naruszać, czemu ona jest właściwie ważna i w jakich momentach życia ona się nam przejawia, a także zachęcanie do refleksji nad stereotypami, to znaczy co dziecko obserwuje, co słyszy i co na dany temat myśli. Ja naprawdę zapewniam, że większość przynajmniej dzieci, jeżeli jest pytana o to, a co o tym myślisz, ma przygotowane bardzo długie zdanie, bardzo dużo różnych refleksji i to naprawdę pozwala nam też zachęcić do takiego oceniania świata i wypracowania własnego zdania. To jest bardzo ważne już jak na najwcześniejszym momencie życia. Zasady regulujące relacje seksualne to jest coś, co tak właściwie im wcześniej powiemy, tym lepiej. Chodzi mi tutaj właśnie o dobrowolność, szacunek, równość, świadomość, szczerość i odpowiedzialność. Jeżeli od początku jakby dziecko właśnie te sześć czynników będzie kojarzyło z pewnymi sytuacjami, zachowaniami czy normami, będzie jemu łatwiej jakby zachować tą swoją taką niezależność i egzekwować pewne zachowania, które mu odpowiadają lub umieć zatrzymać coś, co będzie naruszało jego granice. Tak samo potem właściwie jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że dziecko będzie usiłowało naruszyć cudze granice. Więc tak jak mówię tutaj te sześć punktów, oczywiście można je sobie w bardzo fajny i różnorodny sposób z dzieckiem rozwijać, rozmawiać, co to znaczy ta dobrowolność. A co to jest ten szacunek, szczerość, odpowiedzialność, czyli takie nastawienie właśnie na dialog i wspólne tworzenie definicji. Czyli nie narzucamy sposobu rozumienia od góry, tylko próbujemy razem znaleźć jakieś takie w sumie porozumienie, jak możemy sobie to wszystko wytłumaczyć. I ten moment, który właściwie tutaj nam z tym siódmym rokiem życia się zmienia, to jest przejście od bycia takim narratorem, komentatorem wydarzeń, do, tak jak już powiedziałam, bycie takim nauczycielem, przewodnikiem i jednocześnie prowadzenia tej edukacji jako takiej formy zapowiedzi
czyli nakreślania tego, co za chwilę zacznie się zmieniać w życiu dziecka, co je za tym życiowym zakrętem drogi już tak właściwie czeka i do czego dziecko się zbliża. A więc około 8 roku życia należy zacząć przygotowywać dziecko na nadchodzące zmiany, ale te zmiany rozumiemy zarówno jako zmiany dotyczące cielesności, ale też zmiany dotyczące pewnego takiego funkcjonowania emocjonalnego, emocjonalnego rozwoju. Dotyczy to zarówno treści neutralnej, czyli faktów, ale też tego, czego dziecko może się bać, jakie obawy przy poruszaniu danych tematów mogą w dziecku powstawać, co może się, że tak powiem, w nim budzić w odniesieniu do tych kwestii. I pamiętajmy, że w edukacji, tak jak już wcześniej o tym wspomniałam, zaczyna się tworzyć już taka konkurencja. Nie jesteśmy tylko my, opiekunowie, rodzice, ale mamy też właśnie ekspertów, rówieśników, mamy internet, mamy telewizję, czyli tak naprawdę konkurencja rośnie. Niestety konkurencja nie zawsze przekazuje treści zgodne z prawdą. I tutaj niestety musimy być na to bardzo wyczuleni. I tak, treści, które zapowiadamy, to zaczynając właśnie od zmian wyglądu narządów płciowych, czyli na przykład u chłopców zmienia się rozmiar penisa, ten penis staje się większy, u dziewczynek zaczynają rosnąć piersi, tak samo jak wargi stromowe, które mogą przed miesiączką być bardziej nabrzmiałe, czy zmieniać troszeczkę kolor na ciemniejszy, pojawianie się owłosienia, czy jeżeli na przykład nawet to owłosienie na takich częściach ciała, które po prostu zazwyczaj tak są eksponowane tutaj o rękach, nogach, może to owłosienie może się stawać bardziej intensywne, czy troszeczkę zmienić kolor. Trądzik to jest temat, który też jakby dzieci stają się później na to bardzo wyczulone, więc warto wprowadzać, że też jakieś takie delikatne zmiany skórne, mogą się pojawiać jakaś krostka, może wyskoczyć, że to jest wszystko jakby związane z rozwijaniem się. Potrzeba dbania o higienę osobistą, tak jak już mówiłam wcześniej, to jest właśnie moment, w którym trzeba zaznaczyć, że tutaj faktycznie już wchodzą też jakieś takie zmiany hormonalne, rozwojowe, gdzie ta higiena jest naprawdę bardzo, bardzo ważna,